przegląd fanartów najpierw? Myślę, że tak. Myślę, że warto zrobić. W ogóle co sądzisz o fanartach, Kasiu? Oh my god. Są... Ja nie mogę. Nie mogę po prostu z nimi. Jakby pojebie mnie, jak jeszcze... Te fanarty Moni i Kamili. Oh my god. Coś permanentnie się we mnie zmieniło. A właśnie, jeszcze mamy też fanarty chyba z Minecraftowej sesji naszej teraz. Słyszałem. Mamy jakieś fanarty Minecraftowe? Tak, już coś wpadło. Zaraz zaczynę. A sobie wstałem teraz layout. Szyk szpyta. Gasia ma gay awakening? Miała 20 lat temu, jak zobaczyła drogę do Eldoradu. Wydaje się być to. Oj, tu jest jakieś... Była ogromna dyskusja na temat Adama i Ewy wcześniej. Okay. Ile fanart? O kurde! Okej, okay, pierwszy fanart. Aha. I jak mogę to zobaczyć? Właśnie zastanawiam się, jak to zrobić. Czy chyba ci po prostu udostępnię ekran? Dobra. Czy nie, bo to może być... Bo ty mi udostępniasz kamerkę, może być ten. Możesz wejść po prostu na kanał fanarty. Będziemy lecieć Dobra. Dobra. Od Abu Żabu, fanarcik Basi. Znajdź. Jest to trzeci od dołu. Okej. O, mój Boże. Widzisz to? Troszkę starsza niż w mojej głowie, ja mam wrażenie. The devil works fast, but I work faster. Ej, bez kitu. Jak szybko to powstało. Ej, co niesamowicie z tym. No. Ale w sumie okej, okay, ona ma takie puchate białe włosy, bo jest owcą! Okej, okay, I get it now! Okej. Okay. Piękna biżuteria, ta niebieska koszula z fioletowym kardiganem. Właśnie, to, że to jest nawiązujące to. Też do tego, że ona jest owcą, jest cudowne. Mhm. I te ciasteczka kruchy? Ej, faktycznie ma. I to z tym dżemorem w środku, wiesz, którym. No, koniecznie wiem, one są na wagę. Oh. Albo w takich pudełkach dużych, takich płaskich. No, to jest... O, widzę, że jest zarys Anety. Jest Aneta. O, jest, kurde. Okej, okay, to jest dokładnie. Dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam Anetę. Yep. To ona. Czy będzie miała w krowie łaty jakąś tak. Część ubioru? O nie, znowu ten zjebany szczeniak. Okej. Zaraz przejdziemy do przeglądania artów. Oh my wiem, god. Też zobaczyłem, wiem. Oh, holy shit. Oh. I mamy też, w ogóle to był też fanart od Abu Żabu, dziękujemy bardzo. I mamy też Vegatę. Ale teraz, okej. Okay. Czas na przegląd fanartów Adama i Ewy. Wow. Ten ostatni. Wiem. Trochę ich tropnęło od ostatniego streama. Nie mogę. Ich twarze. Po pierwsze muszę wam pokazać niebywale ważny utwór muzyczny. O, właśnie, nie było tego jeszcze. Nie. Oh yes. Od tego dzisiaj zaczniemy. Zaczynamy Adam i Ewa część wieczoru, gdzie najpierw pokażę fanarty z Discorda, a później będziemy oglądać Adama i Ewę, jeśli będziemy jeszcze mieli siłę, bo jest tego sporo. Ale z jeden odcinek pewnie obejrzymy, co? Tak. Dobra. Więc tak, po pierwsze chcę wam pokazać intro autorstwa Zuzienki na YouTubie. To jest coś wspaniałego, po prostu oh my god. Oh.
Ona i ona, siksa i zołza, knucie mi codzienność. Moja kamina, pinda i żmija, garstwo i bezczelność. Pinda zawsze przyjdzie nieproszona. Ona! Wtedy każdy szybko, bardzo szybko się przekona. Krótkie by świat tylko trwa, gnida wciąż z gnidą gna. Ludzie na złość, Ewie wbrew, zołzy dwie dojadą cię. Od kiedy świat tylko trwa, gnida wciąż z gnidą gna. Ludziom na złość, Ewie wbrew, zołzy dwie dojadą cię. Jak się kończy, nagle jest też takie cudowne. Wysyłam link na czacie, żebyście mogli polajkować, skomentować. Nie wiem, od czego zaraz. Ewie wbrew. To Ewie... zawsze Ewie wbrew. Jakby mój ulubiony moment to jest... Czekaj. Wszystko jest do... Monia, Kamila, Pinda i Żmija. To tak dobry rym. Kolega Nety, dziękuję. Więc tak, macie pytania co do tego, czy jeśli nie znacie lore Adama i Ewy, to czy możecie oglądać? Możecie. Wprowadzimy was. To nie jest zbyt skomplikowane. Monia i Kamila to Pinda i Żmija, to musicie wiedzieć. Gnidy. Ewa jest główną bohaterką, a te dwie siksy próbują jakby jej zniszczyć życie non-stop. Siksy i zołzy. Ale my je shipujemy strasznie razem. Zresztą nie bez powodu. Widziałam, nadrobiłam ten fragment w szpitalu. No. I o mój Boże, nie ma hetero wytłumaczenia dla tego. Nie ma hetero wytłumaczenia dla tej sceny. Kiedy mówię jej, że... Sorry, ale jeśli mówisz komuś, pięknie się złościsz, to game over. Yep. Zajebista scena. Jeszcze kolega przychodzi z tymi kwiatami do niej. Tak, kwiatami i mówi, że się ślicznie złości. Sorry, ale... Tak, jest jeszcze ruda. Dobra, więc tak, po kolei... Sobie chyba udostępnię ci ekran, tak będzie najłatwiej. Czekaj, muszę skrolować. Bo niektóre były już pokazywane arty. Te były. Ale obróciło, o kurde, dobra. Mm-hmm. Możesz wybrać muzykę do przeglądania fanartów. Przypominam, że większość z nich to jest Monika i Kamila, więc... No właśnie, kurde. No. Teraz zastanawiam się, jaka jest polska muzyka, która jest najbardziej saficzna. Ej... Czat, jak myślisz, jaka jest najbardziej saficzna polska piosenka? Udostępniam ci ekran jak coś. Mhm, już mam. Doda. Generalnie Doda. Rota. Coś do Agnieszki Chylińskiej. Kora. Milewicz, wszyscy na scenę. A teraz będę ten szalony. O kurde. A nie wiem, czy jest wersja karaoke tego jakakolwiek. Red Lipstick to jest bardzo dobry trop. Okej. Ich troje babski świat? Nie pamiętam tego. Doda Bad Girls. O. Maria Peszek Love Song. Czekaj, nie pamiętam tego. Kobiety są gorące. Nie, to nie jest. To nie to. Sakrum? O kurde. No. O. Monia i Kamila, ich sakrum. Masz? Dobra. To jest po prostu ich utwór. To nie jest karaoke. To jest zdecydowanie skarę. Ale oszustwo. Spróbuję znaleźć. Spodoba mi się, jak jest rozjebane audio totalnie. No, bo to w końcu karaoke. O, chyba mam. Mam. Super. Mam. Dobra. 4 minuty, okej. Okay. Dobra, lecimy. Czas na arty.
życia ja mam. Więc tak, od Aigiel, jako że Monia chciała wyjechać na Malediwy. Fanarcik. Boże, kocham to, kocham to. Moni i Kamili na Malediwach. Ich kostiumy są... Visual novel. Kamila. Widzisz to? Przypominam trochę, w ogóle uwielbiam ten styl. Chociaż nie będę mówić, ja sama nie lubię strasznie, jak ktoś mi mówi, że to, co narysowałam, przypomina tylko kogoś innego, więc po prostu bardzo lubię rysowane w ten sposób postaci. Strasznie cute styl. Nie podpuszczam was, ale visual novel Adam i Ewa. O mój Boże. W świecie. Ale totalnie dałoby się to zrobić, obchodząc jakiekolwiek, wiesz, prawa autorskie przecież. Tak, tak. Jakby to lore, które stworzyliście tutaj na czacie, już tak odbiega w sumie od tego, co tam się faktycznie dzieje. Dobra, kolejny arcik. Marisei Staff. She's the queen, she's the moment. O mój Boże. Yeah. Ale czekaj, czy to jest ta ruda? Czekaj, bo to jest ta ruda aktorka, ona mi zawsze wygląda inaczej. A tak, to jest ruda od Bogdana, prawda? Tak, chyba tylko po prostu ma zwykle wyprostowane włosy, jak ją widzę w tym. Tak, bo to zdjęcie, ono nie było w żadnym... A nie, tak, to jest zdjęcie, które one miały wspólnie w trójkę. Jako chyba promocyjne. Dlatego to właśnie ten atom. Okej, ale super wygląda w takich włosach. Jep, mam nadzieję, że jeszcze tak zobaczymy. Okej, też bym wybrała to zdjęcie jako rewkę. Trochę Scully vibes. Trochę agentka Scully. O tak. I ta minka na rysunku też jest... Chociaż wiesz, że ja najbardziej ją lubię, jak robi Zeza Zbierzeń. Kolejne od Kamela. O mój Boże. O God, o mój Boże. O mój Boże. Czemu? Bo Adam taki jest, mam wrażenie. O mój Boże. Zastrzysz hała Adam będę jest. Będę mieć koszmary. Silly Tired. Kasia, czy ty widziałaś moment z koniem? Picie z koniem? Tak, widziałam picie z koniem. Okay. Bojack moment, tak. On się nazywał Ahmed, ten tak. Koń. To jest koń, którego kupił za 50 tysięcy dolarów chyba? W ogóle? Co? Tak. Skąd on ma tyle kasy? Właśnie też się zastanawiam, jakby gdzie zarabia się tyle pieniędzy. Za reklamy. Nie mogę z tego, jako on jest gwiazdą za te reklamy. Niesamowite. Cześć, 100 dolarów, tak? O Jezu, to jeszcze lepiej. Co jest? Tylko mam pytać, czy konie w ogóle tyle kosztują? Myślę, że tak. Zajebiście odzorowany w ogóle styl Bojacka. Dzisiaj jakby robili, to Adam byłby influencerem. No. O mój Boże. O mój Boże, mam nadzieję, że to się wydarzy. Moje marzenie to jest takie po prostu, że ktoś stwierdzi, że to jest coś, co zdobywa nową popularność. Robimy reboot. Kolejny art od Aliot. Nie oglądałam początku pierwszego odcinka Adama i Ewy, ale na szczęście Bart to później streścił. Adam leciał balonem i spadł na samochód Ewy, więc narysowałam, jak się spotkali. To jest w ogóle chyba tradycyjny art, to są farby. Tak. Wow. No, dużo tego u nas. Słuchaj, Kasiu. Nasi artyści. Może pamiętam tę scenę, jak on spadł na nią. Jest dużo audio w ogóle też tych, ale to później je puszczę. Widzę dynamikę. Steam Droid. Może nie jest to jakieś mistrzostwo, ale musiałem spróbować zwizualizować ten koncept. What we do in the shadows, ale z trzema najlepszymi zołzami. O mój Boże, jaki wspaniały crossover! Kocham What We Do in the Shadows. One by tam pasowały totalnie. Ja widziałem tylko film, nie widziałem serialu. Czy warto obejrzeć? Film jest lepszy, ale wciąż serial ma momenty. Zdecydowanie momenty, a ja po prostu tak uwielbiam te postaci, że lubię oglądać z nimi wszystko, więc... Ale nie jest aż tak dobre jak film. Jest dużo w ogóle sezonów, to jest też...
Chyba właśnie nie obejrzałam wszystkich, ale wiem, że mi się podobało. Mam wrażenie, że on skacze między różnymi streamingami za każdym razem. To jest ten typ serialu, co jest anulowany po każdym sezonie, ale fani się jakby mówią, nie, jeszcze jeden, prosimy. I wtedy ktoś kupuje i robi kolejny sezon. Jeszcze tylko jeden. Just one more. Przysięgałem. Abu Dżabu. W ramach przerwy od renderowania Zeus. Ada Wong i Evarist Kennedy. To jest, okej, okay, muszę cię wprowadzić, okay, bo to jest okay. Gender swapped Adam i Ewa, mm-hmm. jako Ada Wong i, Boże, Leon Kennedy. Faktycznie, to oni. Yep. To oni. Ale czemu, okej. Okay. Tak, jakby nie mam pojęcia, jak to się wytworzyło, ale to jest jakby fanart z serii. Już. Bardzo mi się podoba. A, bo stwierdziliśmy, że Adam jest bardzo Leon-coded. A to tak. Ale to teraz Ewa jest Leonem. A czekaj, bo też było coś o Adzie Wong. A już nie pamiętam, co mówiliśmy o tym. Było generalnie, znaleźliśmy jakieś połączenie. Zadajecie za dużo pytań. It's just a thing, okej? Okay? Podoba mi się, że mamy czytać ten dialog w japoński sposób od prawej do lewej. Ile to jest 2 plus 2? 5. 5. Nie zauważyłem w ogóle tego dialogu. Papryczka, odlotowe zoozy. Yep. O Boże. To są odlotowe dość. Podoba mi się, że każda ma inny kolor włosów, faktycznie. No właśnie, to jest tak dobre, że one są serio jak postacie z kreskówki przez to. Kocham to. Idealnie dobrane. Piękne, prześliczne. Kocham je. Kolejny arcik od Tauzui. O Jezu. Byłaś szyperką w fandomach kiedyś? Właśnie, chyba zostałam. Ja nie rozumiałem do końca. Nie, no. Nie rozumiałem do końca, o tym chodzi, ale. Now I kinda get it, jakby... Tak, ja nie rozumiałam, o co chodzi, dopóki nie obejrzałam chyba Our Flag Means Death. Okej. Okay. To był chyba mój moment. Robiłaś nawet arty, pamiętam. Nie, co ty? Być może. Kamila... Tak, właśnie... Właśnie ktoś pisze, że one wyglądają tu jak ja i Marta i... Tak, dlatego nawet nie skomentowałam, jak zobaczyłam po prostu, o. Yep. Mam też to, a to chyba ci już pokazywałem, ale Kamila odzorowana w Baldurze. O Jezu, kocham. Jak? Jakim cudem jest tak podobna? I... Wow. Monika jako Guardian. No, będą się dobrze bawić. Założyłem, że ten, że Kamila jest częściej jako main character wybierana. Jest prowodyrem. Prowodyrką. Mm-hmm. Ja je widzę totalnie jako równorzędne postaci. Kamila i Monika, jako wiesz, dwie bohaterki sitcomu. To prawda, Monika dostaje ostatnio dużo swoich momentów. Martwy JPEG z arcikiem Adama i Adam powinien dostać zakaz zbliżania się fanart. Tak się nazywa. Ej, ale jaki uroczy styl. Uwielbiam. To jak Ewa jest narysowana. Tak, jest perfekcyjna. Zajebiste. Jest taki unikalny ten styl, mega. O Jezu, Melania dostała swój fanart. O tak, ciocia Melania. Ciocia Melania to ta, co ciągle pije nalewki i... Tak, to jest ciocia Adama, którą Adam jest super touchy z jakiegoś powodu. Jest, i tak. Sernik bez rodzinek. Ej, ale słodziutkie. Bardzo, te kwiatuszki w wazonie, bardzo w klimacie. Super cute. I od Abu Dżabu kolejny. Oh my god. Ona i ona. So hot. W ogóle ona i ona to jest tak dobry tytuł. Mhm. Jest doskonały. Od Commander Kane.
Dziadek Stardew Valley. Jako dziadek. Chcę po kamienicę na wiosnę trzecią. Zajebiste. Nie żyję. Żyj. Niech go ktoś narysuje w pozie martwego Family Guy. Proszę. Grozek. Cegiełka do zoo za postingu. Och, jest, jest. Zoo za posting, podoba mi się, że to ma nazwę. Zajebiste kolory. To jest wspaniałego. O mój Boże, tak. Jest. Przepiękne. Też bardzo ciekawy styl. I teraz Leszcze wleciało, o wow. Od Senex Wester. O Jezu, nie mogę z tym! Jest to tak dobry! To jest tak dobre, że mam ochotę rzucić swoją pracę. Kurwiłam się, wkurwił mnie ten fanart, wkurwił mnie. I need this jako naklejka. Tak! Kisielewski nie pisze, chciałbym być tak narysowany z tatą. Co? Ja widzę twój komentarz na czacie, nie zagubił się. I'm pinny. To dostaje pina. Ja lubię, że oni czasem coś takiego z wyrolskiego totalnie walną. Myślę, że nikt tego nie zauważy, ale ja patrzę, ja mam oczy. Ja myślę, że oni liczą na to, że zauważysz. Brat, to była moja druga wiadomość. Witaj. O, jest fanarcik jeszcze z Vegaty. Vegaty Universe. Vegata Universe. Jest jeszcze jeden, tak. Vegata Universe. Aneta jest. I Wojtek. Aneta i Wojtek, let's go! Wow, wiedziałam, że Wojtek jest metalem. Tak, jest w IT. Wow. Wojtek 25 lat po prostu pracuje full time. Wojtek gada z Basią o Metalice. Basia uważa, że on naprawiłby Anetkę. Tak, absolutnie. Aneta ma dla Wojtka soft spot, bo jej przypomina potrąconego psa. Golden Retriever Boyfriend? Zapomnij, potrącony pies boyfriend. Uwielbiam, jak twój mikrofon, jak ty się śmiejesz, po prostu się wyłącza, się kompletnie wycisza i widać tylko na kamerce. O Boże. No ja strasznie ryczę teraz, jak się śmieję, po prostu wybucham takim śmiechem, że na pewno sąsiedzi są przeszczęśliwi. On ją naprawi, ona się nie zaopiekuje, dokładnie, to jest tagline tej historii. Są wspaniałe. Piękne fanarty. To jest polskie The Office, a nie jakieś. Dokładnie. No, i generalnie są też audio, różne te reedycje intra, ale to trochę ciężko by mi było ci puszczać, dlatego zostawię to sobie na kolejnego streama, jak będę sobie oglądał Adama i Ewę i puszczę wszystkie po kolei wtedy. Dobrze. Bo chciałbym już też teraz przejść do oglądania w ogóle, bo już jest bardzo późno, więc wrócimy jeszcze do audio, nie zapomniałem o nich jak coś. Dobra. Wbijam na watch i muszę teraz znaleźć, jaki odcinek był ostatnio oglądany, moi drodzy. A już mogę ci przestać też w sumie pokazywać ekran, bo będziemy na watchu oglądać. Możesz. Teraz 15? O kurde, dobra. Wow. No lecimy. Nie miałem planu żadnego co do tego, czy ja to skończę, nie myślałem o tym w ogóle, ale... Zobaczymy. Ciekaw jestem, bo to ma bardzo dużo odcinków. Co daleko to poszło. Tak. I zastanawiam się, czy teraz będą już takie... Musisz. Tak coś czuję. Tak, co mam takie wrażenie. Co się jeszcze może wydarzyć? Właśnie o tym myślę, nie? Jakby już teraz są takie dymy, a... Bo dojdzie do takiego momentu scenariuszowo, że wszystko się mniej więcej ułoży, nie? Co oni wtedy będą musieli zrobić w fabule, że to się rozjebało? Oj tak. Czekam na to bardzo. No właśnie. Dobra, mam 15.
Skoczysz tylko do łazienki, możesz ich pozabawiać przez chwilę. Okej, okay. Let's go. Let's go. Powodzenia. No i są łatwe do zabawienia generalnie. Trzeba trochę uwagi poświęcić. Rzucić jakimś żartem. Przeczytać jakąś pastę. They love it. Ty też pastę mówisz. No. Też uważaj. To sobie poradź, idź już. Już, sorry, ustawiam jeszcze po prostu. Okay. My sobie tu damy radę bez ciebie. Pówka mówi dzięki, Bartek, ale to... mówisz o nas jako psie, co zostawiasz znajomym na weekend. Słyszałem to. Kasiu, czy mogę zostać oglądać? Czy lepiej wyjść i nadrobić sama? Nie, słuchaj, rzucaj się na głęboką wodę z nami teraz. Totalnie. Myślę, że nawet lepiej niż znać prawdziwy lore, znać tylko to, co wyciągniesz z kontekstu naszych rozmów na temat tego, co będziemy teraz oglądać. Co tam, mnie tak już coś odwala? Żadne zwierzę nie przyszło dzisiaj ze mną streamować. Podejrzana sprawa. Pytali mnie dzisiaj w znaczy nie dzisiaj, ostatnio pytają mnie w komentarzach ludzie, dlaczego maluje się do anglojęzycznych filmów na YouTubie, a nie maluje się do polskich filmów na YouTubie. I odpowiedź jest oczywiście prosta, ponieważ gardzę Polakami. A tak naprawdę po prostu to nie jest tak, że maluje się do anglojęzycznych streamów, tylko po prostu maluje się do anglojęzycznych filmów na YouTubie. Po prostu maluje się do dwóch ostatnich filmów na YouTubie, które akurat tak się składa, że są po angielsku. Co? Zobaczycie, na następny polski się tak pomaluje, że mnie nikt nie pozna. A, był ten, rozumiem, że ludzie niezadowoleni, że się na angielskojęzyczny YouTube bardziej malujesz. Tak. Są straszne jakieś teorie spiskowe na ten temat. Teorie spiskowe, okej. Okay. W skrócie dla Bartka, Kasia powiedziała, że gardzi Polakami. A coś nowego? Możesz? Dobra, lecimy? Lecimy. Ewa! Byłam w banku. Cześć! I powiedzieli mi, że jesteś na zwolnieniu. A tak, to jest koleżanka z banku Ewy. Ewa została zwolniona z banku, ponieważ Bogdan, który załatwił jej pracę w banku, nienawidzi swojej żony. Bogdan jest mężem Ewy i jakby doprowadził do tego, żeby ją zwolniono, ona teraz nie ma pracy, ale przyszła odwiedzić swoją koleżankę, którą tam miała. Gdzie ona ta koleżanka mieszka? Co to za drzwi? No, bywają takie mieszkania, Kasiu, jak coś. Dlaczego nie zadzwoniłaś do mnie? A, muszę sobie... Gdzie ona mieszka? Co to za drzwi? Jak tak można żyć? Z jakiś schron? Ja myślę, że... No, nie odzywam się. Tak wyglądają te drzwi, takie stare, typowe, pod tą poduchą taką jakby gąbkową. Jakoś sama dawać radę. Widać, że Kasia gardzi Polakami. Oj tak, jakby... O nie, ona zapracowała sobie na ten tytuł pogardy Polakami, totalnie. A co się dzieje? Masz zagrożoną ciążę, tak? Wiesz, lekarz kazał mi trochę leżeć. O. Nie powinnaś nic robić. Co, co się dzieje? Nie mogę ciągle tylko leżeć i leżeć. Nie wolno ci tego lekceważyć. Kładź się natychmiast, a ja tutaj zaraz ogarnę. No ale przecież... Ale nie ma żadnego ale. Tylko ona zadowolona z siebie. Wiesz co? Spotkałam w banku... Też bym była, jakby mnie Ewa tak przykryła. Wściekły? Wyobrażam sobie, ja się nie odzywam. Rozwolnienia. Na temat Ewy już stwierdzili, jakby ja już nic nie mówię na temat powiedz Ewy. Mi coś na temat Ewy. Nie. Nic nie powiem. Nigdy. Już nigdy. Czat mnie zszejmował. Tylko ze swojej poprawy. Ej, czemu zaszczuliście bardzo na to? Że od razu widzę, że jestem z prawniczej rodziny. Wiesz, pytał mnie o Bogdana. Od twojego męża? No właśnie. Pytał, czy Bogdan odzyskał już swoje pieniądze. Koleżanka jest wciąż z tirowcem. Tak. Proszę. Proszę bardzo.
Tu masz cukier. I była śmieszna sytuacja. Więc tak jak już ci mówiłem. Śmieszna? W której się spotkała z tym tirowcem i jest, ten człowiek jest wspaniałą postacią, mam nadzieję, że wróci, bo jest takim typowym chłopkiem. Takiej postaci jeszcze w tym serialu nie było, kocham go. Znaczy taki chłopkiem, taki, wiesz, taki gostek, wiesz kto? Taki gostek, taki gostek. I ja uwielbiam go. To jest, to są dwie największe gnidy tego serialu. Bogdan, właśnie tak. Mąż Ewy oraz macocha Ewy. Zapominam zawsze imienia. Jest gnidą po prostu. Mówimy do niej per gnida. Też Renata, nie. Renata. Też tak. Nie pamiętam. Renata. O, dobre imię. Dobre, no. Wszystko jest na dobrej. Mocna drodze. Aura. I jak to na dobrej drodze? Przecież mówiłeś, że wszystko załatwiono. No, w zasadzie tak. Jak to? W zasadzie? Co to znaczy? To znaczy, że jest umowa podpisana. Doskonale. Więc kiedy pieniądze? No, z tym jest właśnie największy szkopuł. No chyba żartujesz. Skoro umowa podpisana... Jest spokojnie, spokojnie. Zaręczam ci, że wszystko będzie w najlepszym porządku. No tylko musimy troszeczkę poczekać. Dziękuję Bakłażanian za suba. Gnidy oddychają. Tak. Wytłumaczę trochę. Bogdan chce sprzedać kamienicę należącą do ojca Ewy i chce to zrobić nielegalnie, totalnie, po prostu zajebać tą kamienicę. I był już blisko zrobienia tego, ale został wychujany przez swojego partnera. I teraz Bogdan jest trochę w kropce. He was outgnid by a bigger gnida. There is always a bigger gnida. Zdrojewski ma jakieś zatory. Bartek, słyszałam ciekawą rzecz. No. Że pomiędzy tobą a Ewą jest taka sama różnica wieku, jak pomiędzy Adamem a Ewą. No tak, podobno. Bo Adam ma 30 lat i ja też mam 30 lat. I? Nic. Okej. Okay. Jakiś problem? Porządny facet, solidny. Poza tym mam go w ręku, także dostaniesz pieniążki, co do grosza. Bogdanku, uważaj. Ja długo cię znam, za długo, żeby się nabrać na takie rozmowy. Ale gwarantuję ci, że... Nie chcę twoich gwarancji, chcę tego, co mi się należy. Dałam swój podpis. Dostaniesz... Okej, okay, czat przesadził. Co? Czy możesz ich zdyscyplinować trochę? W jaki sposób? Czy Kasia nie ma przypadkiem 36? Ej, ostatnio ktoś ci napisał komentarz o 28, więc się wyrównał. I guess. Jest wszystko, co do grosza. Potrzebuję na mieszkanie dla Kamilki. Jest już w tym wieku, że musi mieszkać troszkę bardziej samodzielnie. Nie w tym chorym domu. Musi mieć jakieś gniazdko, no sam rozumiesz. Potrzebuję od czasu do czasu przyjąć jakiegoś mężczyznę. Nie może być wiecznie skrępowana twoją żoną, dziećmi. Ona poważnie myśli o życiu. Więc przyjechał po ciebie. Widzisz te kwiaty? Oh my god, ale co one robią? Co one sobie chilloutują razem? To od Adama. A gdzie on może trzymać cytrynę? Kawalerskie gospodarstwo, cholera. Piękny, co? Wspaniały. Ale nawet jak dla takiego bukietu, to wiele ryzykowałaś. Ryzykowałam? Daj spokój. Kto tu mówi o ryzyku? A jak to? Przecież gdyby cię nie znaleźli na czas, to kto wie, jak to by się skończyło. Czyli ona dostała te kwiaty od niego za próbę samobójczą? Chyba. Czekaj. I o tym ryzyku mówią? Nie, chyba tak, tak. A, właśnie, tak, w ogóle, bo... najważniejsze, nie wiem, czy wszyscy to wiedzą i pamiętają, on się oświadczył. To? Co? Monice. Po tym, gdy Ewa powiedziała, że z nimi już koniec. Czemu? Bo go pojebało, poszedł się najebać z koniem i stwierdził, że... To jest jedyna logiczna konkluzja. Rzuciła mnie dziewczyna, idę się oświadczyć innej od razu, pewnie. Jep. Poleciał do niej i powiedział jej, że... Znaczy, chce się, jeszcze się nie oświadczył, w sensie nie dał jej pierścionka, nie było takiego momentu, tylko, ale już zaczął gadać o tym, że...
że czas na... A, i się też... Co? Kiedy? Kiedy się wdarzał Adam już lat? Kiedy był najebany. Kiedy się najebał z koniem, zasnął w stajni i Ruda przyszła do niego rano, bo przyszła do koni z jakiegoś powodu i go wyhaczyła i kiedy on leżał na kacu, to ona się do niego przystawiła. Stajni? W stajni. Przy tym koniu. Przystawiła się do niego, tak. Ruchali się parę centymetrów od konia, podobno. Na to wyglądało. Robili to pod koniem, niemalże w sianie, tak. Tak przy koniu, tak. Adam is over party. Tak. On się pokłócił z Ewą i swoimi starymi i doszedł do wniosku, że on musi z Moniczką się ożenić, bo tego chciałaby Ewa od niego i to jest logiczne po próbie. Tak. Ponieważ Ewa odsunęła się, ponieważ próba Moniki, Ewa stwierdziła, że ona za dużo jakby, że to co się dzieje, ona za bardzo miesza w życiu tych ludzi i dlatego Ewa się odsunęła. A Adam stwierdził, że skoro Ewa się odsunęła dla niego i dla Moniki, to on musi teraz być z Moniką, bo Adam jest kibanym kretynem i go za to kochamy. Boże, tak się kończy, jak Adam próbuje myśleć. Czekamy, się tu napijemy. Żeminka? No przecież sama mi radziłaś. Ja, moja droga, nie jestem taka głupia. Widziałam tylko tyle, żeby dobrze spać. A resztę tych prochów wyrzuciłam do kibla i po sprawie. Ta fiolka koło łóżka zrobiła swoje. Dobre, nie? Winko sobie. Nikt się nie zorientował? Nikt. Nie no, ten lekarz w szpitalu. Ale on będzie trzymał buzię na kłódkę, nie ma sprawy. Widziałaś zdjęcie w głosie? Widziałam. Ale numer co? No, i Adaś się wystraszył. Zdjęcie, o którym mówi, to jest zdjęcie, jak jest na noszach i jest wnoszona do karetki. Ale gnidowanie time. Tak, a właśnie, też ważne. Ewa i Adam zostali sfotografowani przez paparazzi. A to coś pamiętam, byli w jakiejś gazecie i to wyszło, tak, że to właśnie przez Ewę niby Monika. Dokładnie. Dlatego przyjechał po ciebie? Nie tylko, kochana. Nie tylko przyjechał. I te kwiaty to nie tylko dlatego, że tak cudownie ocalałam. A dlaczego? Bierzemy ślub. Ślub? Chcesz powiedzieć, że Adam się z tobą żeni? No oczywiście. A Ewa? Ewa? A kto to jest Ewa? Ewa. Czekaj. Ewa, czy to było hipotetyczne, czy ona serio nie wie? Nie, ona, to było ironiczne. Czekaj, bo ja już nie pamiętam, już zacząłem teraz myśleć, czy ona... Nie, dobra, ona tak bardzo dla niej nie istnieje. Okej. Okay. A Kamila nadal się kocha w Adamie? Tak. Ona to zrobiła, żeby odciągnąć Ewę, ale też jednocześnie odciągnąć Monikę od Adama. Nie spodziewałaś, że to się tak odbije. Zasugerowała tą próbę Monice, bo to był plan Kamili. To wszystko Kamila uknuła? Tak, ona jest największą gnidą. Ona jest uber gnidą. Tak, ona jest apex gnidą. Postaw to. Mm-hmm. Ewa, wystarczy jest już na samym szczycie łańcucha gnidowego. Nie, że przyszłaś do mnie w gości. Nie, Renata jest. Daj spokój, no, przyjedzie tak. Romek i jak to wszystko zastanie? Z Bogdanem. Dzwonił z Rzymu. I co? Założę się, że nadal nic mu nie powiedziałaś. No nie no. Jakoś nie mogę tak na odległość. A co u ciebie? No wszystko w porządku. Czemu ona szoruje tam u niej? Czy ty widzisz te lampy w tle? Czy widzisz w ogóle, co się dzieje tutaj? Niesamowite. Ewa, przestań ganiać z tą szmatą, proszę cię. Usiądź tu i powiedz po ludzku, co się stało. No nic takiego. No przecież widzę, że coś nie tak. No co się stało? Powiedz. No nic. Ewa, zostaw to. Zrywałam z Adamem, wyrzucili mnie z pracy. Jestem winna zaliczkę. To wszystko. Zerwałaś z nim? Tak, to nie ma sensu. W dodatku ta dziewczyna o mało co nie przeniosła się przeze mnie na tamten świat. Nie, to nie jest, to nie dla mnie. To nie dla mnie takie zabawy. Ewa. Ewa nie została stworzona do życia w telenoweli. Mam
ona jest to nie została stworzona do życia. No wiesz, to prawda, że nie wiem, jak zareaguje Roman. Czy w ogóle przyjdzie tu kiedykolwiek, ale wiesz, to dziecko. Ta cała sytuacja nie jest taka najgorsza. Wiesz, w końcu będę miała kogoś naprawdę. Masz rację, to najważniejsze. Czemu patrzę w kamerę? Ja mam Magdę, Piotrusia. Czasami. Hej, to ona jest. Jest taki głupi. Właśnie ta sytuacja jest dziwna. Wiesz co? Bo to nie jest człowiek, z którym chciałoby się mieć dziecko generalnie. Jakby był tam ze swoim kolegą na tym spotkaniu i obaj byli jacyś tacy bardzo dziwni. I no, więc chyba kopium tutaj takie. Situationship z tirowcem dokładnie. Situationship. Ewa, zapomnij o Ewie, już nie ma. Zostałam tylko ja i to ja będę jego żoną. Masz przed sobą panią Monikę Rozdrażewską. To będzie ślub. Słuchaj, pomożesz mi? No będę musiała wybrać suknię, te wszystkie dodatki, wiesz, no. Ty masz głos, umiesz się ubrać, wiesz, tak, żeby cała Warszawa się miała. O nie, ona myśli, że jest jej przyjaciółką. Jestem Kamila. Chciałabym, żebyś została moją druhną. No powiedz, że się zgadzasz, proszę. O, oh, fuck. Bo jeśli tak bardzo chcesz. Kochana. Będzie fanfic. No, no to zamój ślub. No to za mój ślub, ała, bolesna kwestia. Monika, wow. Okej, to jest lepsze, Monika... To jest nawet lepsze, kiedy myślisz o tym, że Kamila bardziej żałuje jej niż Adama? Tak, ona właśnie sabotuje ten związek z zupełnie innego powodu niż twórcy tego serialu myślą. O, jeszcze raz, wiem, robię to jeszcze raz, bo muszę zobaczyć, co się wydarzyło właśnie. Pomożesz mi? No będę musiała wybrać suknię, te wszystkie dodatki, wiesz, no. Ty masz głos, umiesz się ubrać, już tak, żeby cała Warszawka zzieleniała. Warszawka zzieleniała. Chciałabym, żebyś została moją druhną. No powiedz, że się zgadzasz, proszę. No, jeśli tak bardzo chcesz. To boli serce. Kochana. No, no to zamój ślub. Ale to spojrzenie. O, ale powiedz mi... Właśnie o to ci chodziło? Chcesz za niego wyjść za mąż? Tak bardzo go kochasz? Kocham, nie kocham. Co to ma za znaczenie? Jak dziewczyna się zakochuje, to przegrywa. Jak jesteś zakochana, to uwierzysz w każdy kit, jaki ci facet wciska. No po prostu zwyczajnie głupiejesz. Jaki komplet wjechał. Chodzi o to, żeby panować nad sytuacją. Zgodzisz się ze mną, prawda? Mhm. Poza tym powiem ci jedno. Żadna Ewa Werner nie poderwie mi mojego faceta. Jak jest mój, to nie będzie niczyj inny. Udowodnię tej dziwce, że nie ma tu czego szukać. Adam należy do mnie. Adam in question. Jak to żenisz? Po prostu. Z kim? Z Moniką. Z kim? Jak to z Moniką? Co się tak dziwisz? Chyba jesteśmy dosyć długo, co? No czas na Mendelsona. Ej, sorry, jeśli mówisz... Jeżeli mówisz komuś biorę ślub, a ktoś pyta z kim, to znak, że trzeba przemyśleć swoje życie w tym momencie. Że coś jest Adam trochę nie ma czasu. Adam nie ma czasu. Rozumiem. Adam żyje w chwili. Ja co? Nic z tego nie rozumiem. Ale to twoja sprawa. Zrobisz jak uważasz. Masz rację, to moja sprawa, ale chcę, żebyś się nią trochę przejął. To znaczy? Chcę, żebyś był mój drużbą. Ja? No ty jak co? Dobrze, skoro tak chcesz, przecież ci nie odmówię. Dzięki, będę ci wdzięczny. Ale poczekaj, powinienem ci jeszcze coś powiedzieć. No mów. Monika była tu, zanim to się stało. Pytała o Ewę, ja jej niczego nie powiedziałem. Zbyłem ją. Wiktor, nie musisz się tłumaczyć. Ale poczekaj, właśnie muszę ci to wytłumaczyć, bo zdaje się, że to wszystko przeze mnie. Przestań gadać bzdury. Co? Ta muzyka. Posłuchaj. To ja dałem Kamili numer Moniki. I w ten sposób one się poznały. No, ona chyba chciała jej pomóc. Wiesz, taka babska solidarność. To od niej Monika dowiedziała się, kim jest Ewa.
No ja musiałem ci to powiedzieć, no bo chciałem, żeby wszystko między nami było jasne i... Ale wszystko między nami jest jasne. Czekaj, i także dlatego, żebyś wiedział, no, że Kamila zrobiła to, bo... No, żeby się jej nie winił. Ona jest w porządku. Przyznaj się. Kamila? Zależy ci na niej. O mój Boże, nie. No, zależy. Tak. Dlatego chciałbym, żebyście zostali przyjaciół. Nie, widzę, że wpadłeś po uszy przyjacielu. Przyjacielu. Bo Kamila go kilka razy wzięła na randki, żeby więcej informacji na temat Adama wyczaić. A, ale myślisz, że coś z tego będzie? Kamila że jakby jest to... Jest jakiś vibe? Nie, Kamila nie. Kamila to robi totalnie, żeby mieć więcej tej i jakby... Tak, całowali się, ale jakby... Ale chociaż uważaj, może być coś, uważaj. Może być. A co z Ewą? Teraz, nic. Szczególnie kiedy Adam jest off the table trochę. Z Ewą nic. Na jakiś czas przynajmniej, I guess. Wiktor, wciąż nie zrobili tej zastawki. Może byś z nim pogadał. Dobrze, już idę. Zastawki nie zrobili? Teraz w szpitalu pracują? To jest jakiś set reklamowy, zobacz, Alza, poważny. Słuchaj. O. Przecież mówiłaś, że wzięłaś ojca do siebie. No tak, wciąż nie reaguje. Ale mówiłaś, że wcześniej nie mieszkał z wami. To znaczy, że jego mieszkanie stoi puste? No owszem, a do czego zmierzasz? No to je wynajmij. Będziesz miała jakąś kasę. True. Słuchaj, Tadeusz. Tadeusz, ten kasjer z banku, pamiętasz? On mówił o... Tu jest pewien problem, ponieważ Magda, córka Ewy, zaoferowała swojemu koledze, który ma problem narkotykowy, że totalnie może sobie pomieszkać w tym mieszkaniu, jak coś, bo jest puste. Mam kłopoty. Z Magdą są same kłopoty. No, jest bardzo... No, jest jeszcze mniej przystosowana niż Ewa do życia. Ostatnio, że szuka jakiegoś niedużego mieszkania w tej okolicy. To uczciwy człowiek, można mieć do niego zaufanie, wynajmij mu. Ty wiesz, że ja nie pomyślałam o tym? Może faktycznie masz rację? Skoro ojciec przebywał u mnie. Podaj mi torebkę. Znajdę ci jego numer. Musisz mu wynająć. Nowa postać, let's go. Zaraz. Jest bardzo tutaj, powściągliwy tutaj serial, jeśli chodzi o ilość postaci też, nie? Jakby to... Doskonały pomysł. W ogóle, wiesz, powinnam się wziąć za nasze sprawy majątkowe. Zupełnie zostawiłam i w ogóle o nie dbam. A w końcu ta kamienica, w której teraz mieszkamy, należała kiedyś do nas. Naprawdę? Byliście właścicielami do nas kamienicy? Prosto do kamery? No strasznie. Tak, ta kamienica została zbudowana przez mojego dziadka. Czuję się bardzo niekomfortowo, kiedy to się dzieje. Mieszkali w niej do wojny, a po powstaniu dziadka wywieźli, a stryj zginął. A potem wiadomo, jak było. Ojciec ta aktorka wygląda bardzo jak ta Olsen. Starania, ale wiesz, jego zdrowie. Właśnie miała mówić, że to jest Wanda Maksimow. Tak. Poza nim nikt nigdy o to nie dbał. Gdyby udało ci się ją odzyskać, od razu stanęłabyś na nogi. To daleka droga. Na razie zajmę się tym mieszkaniem ojca. Miałaś świetny pomysł. Szczerze ci powiem, mamo, o, tak. W twoich poradach to ja daleko nie zajadę, to pewne. Co się stało, Kamilko? Co się stało? Dobra, stylowa. Nie no, nic takiego. Tylko Adam tak się przejął tym całym teatrem Moniki, że właśnie się z nią żeni. Żeni? Już teraz? Oj, mamo, no nie jutro, ale już się oświadczył. Data ślubu ustalona? Chyba jeszcze nie. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Rozumiem go. Może mieć 5-10 takich Moniczek. A wystarczy, że ona wykona popisowy numer w stylu nie mogę bez ciebie żyć, więc się zabijam i mam natychmiast się z nią żenić. Ja głupia przyłożyłam do tego rękę. Nie mogę sobie tego darować, no. Ale to przez ciebie. To ty pierwsza miałaś ten super pomysł. O. Dobrze, leci. Wygląda na to, że pomysł był troszkę za dobry, jak na naszego Adasia. Ale przecież to znaczy, że on o Ewie już wcale nie myśli. Za dobry pomysł na Adasia. Ta Monika jest dużo groźniejsza. Od samego początku nie miała zamiaru nic ryzykować. No nie gadaj, w końcu wzięła te proszki, jakby jej nie znaleźli. No akurat, akurat.
Nie wzięła nawet pół fiolki cwaniara. Cwaniara? Tyle, żeby dobrze spać. Resztę proszku wywaliła do kibla i spuściła wodę. Pustą fiolkę rzuciła na podłogę i dekoracja gotowa. Posłuchaj mnie i przestań biadolić. Skąd o tym wiesz? O czym, że się pobierają? No nie, że wzięła tylko kilka proszków. Od niej samej. I kto jeszcze o tym wie? Zdaje się, że lekarz w szpitalu się zorientował. O. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Adam się o tym dowiedział. Uciekaj. Dobre gnidy. Myślisz, że to coś pomoże? No na pewno. Ukaże mu jego ukochaną Moniczkę w całkiem nowym świetle. No, no nie myślisz, kochanie. A w sumie to jest gorszym pomysłem. Ożenić się z kimś, kto próbował popełnić samobójstwo, żebyście się zeszli? Czy ożenić się z kimś, kto udawał, że próbuje popełnić samobójstwo, żebyście się zeszli? Bo mi się wydaje, że to są w sumie tak samo kiepskie pomysły. No jest jeszcze ta warstwa knucia, nie? Teraz. Która jakby właśnie to jest po raz kolejny, to jest plan, który na Adama po prostu nie zadziała. On nie kieruje się w żaden sposób logiką ani niczym. Dla niego on pewnie... się kieruje tylko tym, czy Ewa się akurat z nim gada, czy z nim nie gada. Tak, tak. To na to cierpi, niestety. Drugie gorsze mówią, słuchaj, na czacie. Tak zadecydowali. No jest ten, jest okay. Ta warstwa intrygi, nie? Adam jest chaotic good? Nie wiem, czy jest good. Póki co to wprowadza tylko po prostu chaos. Jest po prostu chaotic. Tak ciężko mi uwierzyć, że one są zakochane w Adamie wszystkie. Oj, kamerka ci się wyłączyła. No. Nie wiem, już zmieniam baterię. Spoko. Chaotic stupid. O. Jak się Ahmed z zasięgu wzroku pojawi, to już w ogóle zupełnie się rozproszy. Tak. O Boże. Tak, najlepsze jest to, że widać, że jakby kiedy on poszedł pić z tym koniem, to nie był jego pierwszy raz, kiedy on pije z tym koniem. Kiedy pije z koniem? O. Tylko Ewa jest zakochana w Adamie, reszta jest w jego hajsie. Yeah. Ale ta, że nie wiesz, to jest kanoniczne, że Adam gets bitches. Ja jestem. Siema. Ja uważam, że kanonicznie Adam nie jest to seks. Myślę, że Adam z Rudą miał po prostu takie smooch session. O! To jest ten przyjaciel. Chciałam cię słyszeć. A, tak? Halo, halo? O, Kasia mnie chyba nie słyszy. Dobra, już cię mam. Okej. Okay. Holy shit, co się dzieje? Stary wchodzi do pokoju. Filmik na YouTubie. Cześć. Cześć. Wow. Co tutaj robisz? To raczej ja powinnam zapytać. Kim pan jest? Co pan tu robi? Jak to co? Mieszkam. No widzę. Tylko jakim prawem mieszkam mojego ojca? Mama znalazła ci palnia szufladę. Pani jest matką Magdy. Tak? Wie pani, Magda mnie tu wpuściła. Bo chwilowo nie miałem. To nie wiedział, kim ona jest, a powiedział cześć. Mieli bardzo spokojną reakcję na siebie. Nie wiedziałem, że Magda ma taką młodą mamę. Bond. Bond? James Bond. Jacek jestem. Magda nic mi nie mówiła. Nie wiedziałem, że pani ma przyjść. Ale tutaj podobno i tak teraz nikt nie mieszka. Jacek to ja. No owszem, tylko że ja mam pewne plany co do tego mieszkania. I obawiam się, że będzie musiał pan się stąd wyprowadzić. Pani mówi poważnie? Jak najbardziej. Nie sądzę, żeby stać było pana na wynajęcie. A mi potrzebne są pieniądze. Zresztą, no co ja się przed panem tłumaczę? Musi pan się wynieść stąd jeszcze dzisiaj. No ale niech mi pani da chociaż 3 dni czasu. Daję panu czas do jutra. Do widzenia. Proszę zaczekać.
Ewa, eksmisja Ark. Ewa znalazła squattera w swoim. Magda? O? Była tu przed chwilą twoja matka. Wywaliła mnie! O. Jak mogłaś zadysponować kluczami dziadka? Zapominasz, mamo, że jest także moje mieszkanie. I dziadek mnie podarował, jestem tam nawet zameldowana. Jesteś bezczelna. Wiesz dobrze, że nie masz prawa dawać nikomu kluczy. A zwłaszcza takiemu podejrzanemu typowi. Jacek nie jest żadnym podejrzanym typem. Jak tylko możesz tak mówić o kimś, kogo w ogóle nie znasz? Nie znam i nie poznam. Szkoda. Może gdybyś dłużej z nim porozmawiała, zmieniłabyś zdanie. Widziałam go raz i to wystarczy. Proszę, żeby się natychmiast stąd wyniósł. Czy ty naprawdę nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię? On nie ma się gdzie wynieść. To mnie nie interesuje. Ale mnie tak! No co, jest tak wygodzona. To jest mój przyjaciel. Przyjaciel? Tak! Zrobił dla mnie bardzo dużo. A teraz? Teraz znalazł się w cholernie trudnej sytuacji, tylko ja mogę mu pomóc. Już raz mu pomogłaś. Wyrzucili cię ze szkoły, chyba to wystarczy. Tylko ty potrafisz być okrutna. Ona wie, że to przez niego. Okrutna, ja chcę uchronić ciebie. Przed nikim nie musisz mnie chronić. Zajmij się raczej własnymi sprawami. O mnie na razie jeszcze gazety nie piszą. Magda! To zresztą nie przeszkadza, możesz sobie mieć tysiące kochanków. Ale proszę cię, przestań traktować mnie jak małą dziewczynkę. Jak może? Przestań mi ciągle mówić, co mam robić! Zastanów się lepiej nad sobą i nad swoim życiem, którego za cholerę nie umiesz sobie ułożyć! Nic! Proszę, chodź, porozmawiamy z to raczej niemożliwe. O chuj. Takiego dramatu co jeszcze nie było między nimi. Wyprowadzę się. Oszalałaś? Wyprowadzę się do tego mieszkania. Zabraniam ci. Mam już dowód osobisty. Od 2 miesięcy. Mogę zacząć pracować. Dziwię się, że dopiero teraz wpadłam na ten pomysł. A jak ty sobie to wyobrażasz? Normalnie. Że to ty chcesz z nim mieszkać? Nie martw się, nie zostanę narkomanką. Tak bardzo zależy ten dźwięk. Owszem, zależy. Ale to nie to, co myślisz. Chcę mu po prostu pomóc. Ale on nie jest tego wart. Taki płaczliwy ton. A skąd ty to możesz wiedzieć? Przecież nic o nim nie wiem. Ona go naprawi. Magda, zastanów się. Ten głos Ewy. Ja zabraniam ci wychodzić z domu! Czy w tym domu nie może być chociaż przez chwilę cicho? Zamknij się. Ona się obudziła tak. Ja widać, że jej się podobasz. Magda pojechała na jakąś wycieczkę? Wyprowadziła się. Dokąd? Uwielbiam, gdy ona do udaje taką... Ale wróci za kilka dni. Boże! Babinkę. Zatroskaną? Która nie, tak, zatroskaną, która nie wie, co się dzieje, tak. Trzeba było ją zatrzymać. Ewa nie ma ani jednego dobrego dnia. A wtedy, co się całowali z Adamem, to nie był dobry dzień? Żeby taka młoda dziewczyna... I też jej się nie do końca to... Zjadł cały granulat dla gnit i udaje niewinionko. O! O kurde. Kto znowu? Jacek! Wiem, że tam jesteś. Jacek, otwórz! Jacek. Proszę cię. No Jacek! Nie, no super przyjaciel. To ja! Gada na lupie w ogóle. Myślałam, że coś ci się stało. Magda, spierdalaj. Stamtąd, jakby. Była to twoja matka. Kazała mi się wynosić. To już nieaktualne. Widzisz ten plecak? Wyjeżdżasz gdzieś? Nie. Po prostu zmieniam mieszkanie. Nie rozumiesz?
Chcesz się tu wprowadzić? To moje mieszkanie. Jestem tu zameldowana. I dopóki ja tu mieszkam, nikt nie ma prawa cię stąd wyrzucić. Uciekłaś z domu? Nie uciekłam, tylko się wyprowadziłam. Zrobiłaś to dla mnie? Jesteś kochana. Przestań. To tylko zwykła koleżeńska przysługa, rozumiesz? A że oni niby nic. Szkoda. Tak, bo... I ona generalnie jest tak, że nie, bo ma chłopaka. I on cały czas się do niej przestawia, ona cały czas mówi, nie, przestań. Nie, tylko się uczymy, zostaw. I... Oh my god. Co z tym chłopakiem? Dawno go nie było. Okej. Okay. W starej szkole. O, świetnie, że jesteś, bo chciałam z tobą porozmawiać. Moje serce. Za chwilę muszę wychodzić. Umówiłam się z Wiktorem. Dziwię się, że sama wcześniej na to nie wpadłam. Słuchaj, co tu dużo mówić. W tym domu trudno ostatnio normalnie żyć. Pomyślałam sobie, że dopóki Kazimierz jest chory, mogłabym zamieszkać w jego mieszkaniu. A wam też byłoby wygodniej bez mnie. Następna. Ale to niemożliwe. Ale dlaczego? Bo nie. O! Mamo! Mamo! Kamilka ma już swój tryb. Zaproponowałam, że przeniosę się do tego mieszkania Kazimierza. I ma tak. Ale ona nie chce się zgodzić. O Boże. Ja potrzebuję tego mieszkania. Będę je wynajmowała. Wezwała Samona, tak. Dla pieniędzy. Razem z Magdą? Z Magdą? Co są na kupie, jak tam stało wszystkie mieszkanie. Wyprowadziła się z domu. To przypomnieli sobie od razu, kiedy chciała wynająć. Ja też jeszcze tam wprowadzę. To wykluczone. A dlaczego? O co ci chodzi? Bo potrzebuję pieniędzy, no. Ale przecież świetnie zarabiasz. Co? Już nie. Jak to? No już nie pracuję. Co? Rzucili cię? Nie. Wiedziałam, że się to tak skończy. Właściwie zrezygnowałam sama. Dlaczego? To nie była praca dla mnie. To nie była praca dla mnie. Ze z czego teraz będziesz żyć? Nie wiem. Co ci to trzeba było o tym pomyśleć, zanim się wyrzuciła męża z domu. Dobrze wiesz, że Bogdan odszedł na własne życzenie. Ma teraz inną. Czy ty uważasz, że my powinniśmy zamieszkać wszyscy razem? Powinnaś zastanowić się troszkę nad sobą. Co ty chcesz przez to powiedzieć? No skoro najpierw opuszcza cię mąż, potem kochanek, a na końcu córka... Katy, potrafisz być okrutna. Okrutna, ale uczciwa. Nigdy nie sprowadzałam kochanków do domu. Ja nie mam żadnych Ale kochanków. Kamilka ma... Teraz to rzeczywiście fan. Nie. Skoro rozdrażyski żeni się i to nie z tobą. Oh my god. O, to ona nie wiedziała? Żeni się? Nie wiedziałaś? Rozdrażyski żeni się z Moniką. Czyżby cię nawet nie raczył o tym poinformować? Ja się z nim nie widuję. No wiesz, po tych wszystkich zawirowaniach ich uczucie odrodziło się ze wzmożoną siłą. Prawie się nie rozstają. No to jak będzie z tym mieszkaniem Kazimierza? Już powiedziałam. Dobrze i tak. Obiecałeś, że nie będziesz palił. Magda, to tylko Maryśka. To naprawdę nie jest żaden narkotyk. Ale obiecałeś, że rzucisz wszystko. Nie bądź dziecinna. O, ja pierdziałem. Nie mogę tak od razu. To musi być dłuższy proces. Palę coraz mniej. Jaka muzyczka wjechała do tego palenia. Tak, nowa jakaś, nie znałem jej wcześniej. Nie, nie wiesz. Ktoś się z koszą zaciągnął. Wierzę, ale... Tym nus pisze, potrzebuje Sigma Edit z tym chłopem. Musisz mi wierzyć, bo ja to robię tylko dla ciebie. Nie mów tak, bo... Bo co? Bo czuję się jakoś tak... dziwnie skrępowana. A teraz? Proszę cię, przestań. Jesteś cudowna. Cudowna. Uwielbiam cię.
to jest? Uwielbiam cię. Love bombing. Na się zjarał i... creepy vibe na go. Jacek? Jacek, co ci jest? Przestań się głupio śmiać. Ale mam bad tripa zajebistego, o kurwa. Zaraz ja złapię bad tripa. Polski psycholog? Nie, ja tego zupełnie nie rozumiem. Przecież sama mówiłaś przed chwilą, sąsiadka zaraz wystawi tarota. To jest sąsiadka Ewy, najlepsza przyjaciółka Ewy. Tak, ale przecież potrzebuję takiej sąsiadki z tarotem. Musiał brać tego tak dosłownie, przecież nie musiał mnie słuchać. Mógł powiedzieć nie. Bardzo potrzebuję tarota. Czy jest jakiś tarot online? Na pewno. Chcesz ułożyć tarota? Ja nie umiem bez niego żyć. Uspokój się, kochani. Zrobię ci tarota po tym odcinku online. Ta dziewczyna stoi koło niego, ale on jej nie kocha. I co z tego? Żeni się z nią. Pan chyba usiłuje mi coś udowodnić, tylko ja nie wiem co. Ja myślałam, że to się wszystko jeszcze jakoś ułoży. Boże, jaka ja jestem głupia. Może powinnaś z nim porozmawiać. Boże, jaka ja porozmawiać jestem o głupia. Czym? Może jemu wcale na mnie nie zależało, może... Może zakpił sobie ze mnie. A nie mówisz tego poważnie. Dlaczego nie? Gdyby naprawdę mnie kochał, to nie żeniłby się z Moniką. A może Kamila wymyśliła sobie tylko tę całą historyjkę ze ślubem? Nie, nie. Ja ją znam. Wiem, kiedy kłamie. No wiesz, nie wiem, co ci poradzić. Ja się muszę po prostu pogodzić. Byłam jego przelotnym kaprysem. Tylko rzuciłaś. Ale mimo wszystko, te kilka dni spędzonych z nim, to były najpiękniejsze chwile w moim życiu. O jest, to czemu go rzuciła? Czemu ona go rzuciła? Rzuciła go, no bo Monika się... A, faktycznie. Zgnęła, plus byli w tej gazecie i była fota i ona stwierdziła po prostu, że to się jakby that's too much shit, nie? Jakby, i nie mogła, się obwiniała o to, że jakby Monika to zrobiła sobie przez nią. A on teraz bierze ślub jej na złość. Jeden z lepszych powodów, żeby wziąć ślub. Tak, nie, on chyba... Kopium, to jest kopium, to są... Chciałem ci się przeprosić. Krytyczne ilości oku... O Boże, dziecko. Jest. Jakie... Rizler ciotki. Mam wam do zakomunikowania pewną wiadomość. Mam nadzieję, że będzie dla was radosna. Żenię się. Jezus Maria. Z Ewą? Nie, z Moniką. To miła dziewczyna, bardzo mnie kocha. A poza tym Ewa mnie o to prosiła, lubi więc mnie. Jednocześnie uszczęśliwi obie. To Ewa cię o to prosiła. Co ty opowiadasz? Tak on to robi dla Ewy, ja pierdolę. Świetnie, wprost fantastycznie. Bardzo się cieszę, Adasiu. Ale go wyjaśni zaraz. Ale przecież ostatnio mówiłeś, że kochasz Ewę. No, bo to prawda. Adam nie powinien mieć dostępu do kwiatów. Tak. Kocha pana Wernera. A więc po co się z tobą umawiała? To po co? Żeby wzbudzić zazdrość w swoim kochanym mężu. Bo może zrobić mu na złość? Wiesz, cieciu, kobiety są nieodgadnione. No, oczywiście, że tak. Masz rację, Adasiu. Bardzo się cieszę, że będziesz się żenił z Moniką. To bardzo dobra dziewczyna i będzie dla ciebie bardzo dobrą żoną. Wiecie co? Z tej okazji przyniosę nalewkę dobrego francuskiego burgunda. Napijemy się po kieliszeczku. Kurde, ten... Z tą ciotką, nie mogę. On z nikim nie jest taki tanczy jak z tą ciotką. Yep. No! Jezu, i nadal się... Długie przytulanie. Nadal się ściskają. Jak na tę okazję. Co jest? A tak, jeszcze z koniem jest Tachi. Za twoje szczęście. A tylko po pijaku. Co, Marysiu, ty nie wypijesz? Ona jest w ciąży. Dziję. Za szczęście, Adasia. Nie chcę już słuchać więcej żadnych twoich wymówek. Te pieniądze są mi potrzebne na mieszkanie dla Kamilki. Sam to chyba rozumiesz. Ona jest już dorosła. Musi mieć jakieś życie towarzyskie. Czasem kogoś zaprosić.
Chciała wprowadzić się do mieszkania Kazimierza, no ale oczywiście tam już mieszka Magda. Jak to? Dlaczego Magda mieszka w mieszkaniu Kazimierza? A ja skąd mam wiedzieć? Widocznie nie mogła wytrzymać ze swoją mamonią. Cholera, liczyłem na to mieszkanie. Ja nie mogę ciągle mieszkać na kanapie w kancelarii. Wszyscy sobie przypomnieli o tym mieszkaniu jednego dnia. Nie możesz. Natomiast ja nie mogę już dłużej czekać na pieniądze za kamienicę. Daję ci 3 dni. Jeżeli nie dostanę tej forsy, to idę do Zdrojewskiego. Nie, nie zrobisz mi tego. Pamiętaj o tym, że ja wiem, jak uzyskałeś, a raczej jak nie uzyskałeś podpisu Kazimierza na pełnomocnictwie. Czy ty chcesz mnie szantażować? Jeżeli nie dostanę tej forsy, powiem o tym głośno. I stracisz prawo wykonywania zawodu. A może nawet pójdziesz siedzieć? Nie igraj ze mną. Ja się nie zawaham. Znasz mnie. Aż za dobrze. Powtarzam. Daję ci czas do końca tygodnia. Potem unieważniam całą transakcję. I szukam sobie innego adwokata. Renata jakby nie musi, ale walczy za każdym razem o bycie top gnidą. I jest top gnidą. Jest jakby... Cześć. Przepraszam cię za spóźnienie. Może coś będzie. Cieszę się, że jesteś. Słuchaj, miałam dzisiaj całe mnóstwo zajęć, ale musiałam się z tobą spotkać. Coś się stało? Trudno mi o tym mówić. Długo nad tym myślałam, czy mam prawo naruszać cudzą tajemnicę, ale... Postanowiłam powiedzieć ci o wszystkim. Jesteś takim cudownym, uczciwym człowiekiem. Tylko ty będziesz wiedział, co z tym zrobić. Ale dobrze, wpuszcza to. Rozmawiałam wczoraj z Moniką. I ona mi powiedziała, że wcale nie próbowała się otruć. Jak to? Oszukała wszystkich. Rozumiesz? Wzięła tylko kilka tabletek, resztę prochu wyrzuciła do kibla. Cholera. A z jaką satysfakcją mi to opowiadała? Biedny Adam. Żebyś wiedział, tak się tym wszystkim przejął, że postanowił się z nią ożenić. Ja nie wiem, ale uważam, że to jest jakieś okropnie nieuczciwe. Kubs, dziękuję za gift suba dla Mantis Lunacy. Ja jej nigdy nie lubiłem, ale... A jaka jest różnica wieku między nimi? Przesada. Ja nie wiem, ale... On chyba powinien znać prawdę, nie uważasz? No ale oczywiście, no przecież... Nie możemy pozwolić na to, żeby ożenił się... Monika się wydaje najmłodsza. Z nich wszystkich. Potem jest Kamila. Magda jest pewnie młodsza. Tak, Magda jest najmłodsza, ona ma chyba 16. No, a później właśnie ten. Ruda, nie wiem, jakim jest wieku. Piotruś jest najmłodszy, faktycznie. Kamila jest studentką, tak? Nie widziałem, żeby ona studiowała cokolwiek, ona cały czas chodzi i knuje. Licencjat z knucia. Już jest taką... A Magda ma 18, bo ma dowód, faktycznie. Z drugiej strony... Dowód można mieć. Może nie powinniśmy się wtrącać. Ale mamy patrzeć, jak on marnuje sobie życie? Gnidologia. Can't study. Proszę jeszcze jedną kawę. Przepraszam. Adam, cześć. Słuchaj, musimy pogadać. O, szybko idą ploty. Mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To tak, jest kumpel. Jestem w Rewicie. Zaraz będę. Dla ciebie wszystko, Wiktorku. Zaraz będzie. Komu nie umrze, wiesz co? Dla ciebie wszystko. Wiktor jak zwykle ma jakąś sprawę niecierpiącą zwłoki. Muszę już lecieć. Cześć. Tak. Do widzenia. Tylko jedź ostrożnie. I nie zapomnij o obiedzie. Dobrze. Dobrze. Nie zapomnę. Nie zapomnę o własnych zaręczynach. Zapomniał. Teraz taki straszny ruch na mieście. Spoiler. Po co ty mu nalewałeś zimna? Przecież wiesz,
że prowadzi. Ale co, Pola? Melusiu, no nie bądź śmieszna, jeszcze nikomu taki kieliszeczek nie zaszkodzi. Oho, oho, będzie moralek. Może powinniśmy się wtrącać w ogóle. A z drugiej strony... A mu odbiera prawko. Anika postąpiła wyjątkowo nieuczciwie. No ale nie ma o czym mówić. Adam, właśnie znaleźć, jeżeli chce się ożenić z Moniką, musi znać prawdę. Zresztą ja nie sądzę, żeby po tym, co usłyszy, chciał mieć z nią jeszcze cokolwiek wspólnego. Może ją tak bardzo kocha. Coś ty. On kocha Ewę. Ale będzie wypadek. Mówisz poważnie? Tak. To miłość jego życia. No to teraz ty już nic nie rozumiem. Jedną kochasz, drugą się żeni. Ja też tego nie rozumiem. Nikt nie rozumie. Adam też nie. Adam szczególnie. Obawiam się, że on to robi przeciwko Ewie, na złość. Zakochani często tak postępują. Tak? Zachowują się jak dzieci. No, muszę już iść. Mam jeszcze mnóstwo zajęć. Dzięki ci za cudowne popołudnie. A kiedy się zobaczymy? Jutro do ciebie zadzwonię. Pa. Ale Kamila zbiera bukiety. Ale Wiktor. Co się dzieje? Muszę z tobą poważnie porozmawiać. Ale poczekaj, zamówię sobie kawę. Dzień dobry. Jedną Czyli kawę poproszę. Czyli wątek o tym, że jeden kieliszeczek nikomu nie zaszkodził, był... Właściwie nie wiem, jak ci to powiedzieć, bo... Nie, czego ty się ze mną mówiłeś? Podkreślić wujkostwo wujka. A co? Nieładnie? Mm. Nie! Słuchaj. Monika sfingowała to całe samobójstwo. Okej. Okay. I to jest... Tak się kończy odcinek? Tak. Lecimy dalej? Wow. Jest późno. Późno. Mm. Teraz właśnie chyba już... Znaczy, lecicie dalej. Ja... Lecisz? Pójdę spać. No. Ja się zastanawiam, czy zrobić jeszcze jeden, bo wtedy już o drugiej skończę. Śmiało. Dobra. Kurde, jest poniedziałek. Nie wiem, nie wiem. A, jutro rano do roboty. Tak. A, i tarota mieliśmy ci postawić. No. Taki cliffhanger. No to będzie jeszcze lepsze oczekiwanie. Za każdym razem jest cliffhanger w ogóle. Nie, dobra, chyba jeszcze obejrzymy jeden. Ale najpierw zrobimy ci tarota. Dawaj. Dobra. Potrzebuję go. Okay. Mamy free tarot reading. Widzisz ten ekran, czy nie? Na Discordzie szerujesz? A nie, muszę włączyć, czekaj. Daj mi sekundę. Share screen. Jest. Free online tarot reading. Oh yes. Jak to ma działać? Jestem ciekawa. Nie wiem. Okej. Okay. We shuffled the cards four times. Now please tap on the deck and choose six cards. Podoba mi się, że jest zadane, że cztery razy już zostało jak coś wymieszane, jakby to miało znaczenie jakieś konkretne. To bardzo ważne. Czekaj, pokażę na innym. O. Czekaj, muzykę muszę jakoś włączyć. Jaką? Wiem jaką. Of course. Dobra. Czy mogę jeszcze raz zaszaflować? Shuffle again. Czy mam jeszcze raz to zrobić? Wystarczy chyba tego szaflowania. Okej. Dobra. Wykładam twoje Major Arcana karty. Chyba tak to są. O kurwa! Okej, okay. Wybierz swoje karty. Wybierz sześć. To chyba ty masz mi wybrać. To powinnaś wybrać, więc ja po prostu będę. Ja będę po prostu leciał, a ty mówisz kiedy. Dobra, stop. Dobrze. Kolejna. Pięć razy jeszcze. Stop. Okej. Okay. Stop. Stop. Jeszcze dwie. Stop.
stawione. Tak. Stop. Okej. Okay. Get my reading. W ogóle yes. Zen off. Wyłączyliśmy zen? Okej. Okay. The world. Oh. You are about to reach... How you feel about yourself. Tak. How you feel about yourself. Pierwsza karta. The world. You are about to reach or are already enjoying a period of total fulfillment, wholeness and satisfaction. Wow. The arrival of your heart's desires. Chyba dobra karta. Fuck yeah. Let's go, baby. We're so fucking back. You feel satisfied with what you have achieved and are enjoying the rewards for past efforts. A time of happy outcomes, material wealth and greater spiritual awareness. Gratki. Yes. Ej, to dobry drop, tarociarze na czacie, czy to dobry drop na pierwszą kartę, The World? Zawarudo. What you want most right now? The High Priestess. The cards suggest that what you... Brzmi jak ja. The cards suggest that what you most want at this time is for a secret to be revealed. A secret held deep within yourself or another. Go within and what? Listen to the still small voice of your heart and instincts. Still small. The appearance of the High Priestess tells you that the power of the Divine Feminine is with you. Widziałam, udało, że jest się. Jest Divine Feminine. Fuck trust yeah. It. Dobra, kto ma sekrety? Dawać. Chcę wszystkie sekrety. High Priestess jest we mnie. Divine Feminine i żąda sekretów, żeby to się ujawniły. Bardzo girl boss karta, mam wrażenie. Pick girl boss karta. Same girl boss karty na razie mam. No. W ogóle te grafiki. Your fears, the fool. You are afraid of making the wrong decisions. There is a warning here that foolhardy, impetuous actions could lead to major problems. Kasiu. Oh. Perhaps you feel that you don't have control over a situation, either personal or professional. You may feel unable to complete a task or stay in a current relationship and fear the consequence of decisions. Perhaps you know deep down that what you want isn't really such a good thing. Oh my god. To się totalnie z poprzednimi kartami gryzie. Co jest? Co jakby było... Your fears i na przykład The High Priestess. I co wtedy by to znaczyło? Czy tak się da w ogóle? Czy może właśnie tak. Są jakieś pozytywne i negatywne karty? Nie, bo to każda karta po kolei, ona ma coś innego, nie? Do innego aspektu twojego życia się. Może każda karta ma dobry aspekt i... Tak, można różnie je czytać. Karty można różnie czytać, oczywiście. What is going for you, the devil? Okej, brzmi dobrze. There is a possibility of permanence here. If you're considering a commitment in a relationship or marriage, this is a good sign. However, question your motives, because here we have temptation and addiction and a desire to be controlled or controlling. So is your intuition. If you recognize what you feel as being sincere, great. If not, you still have a chance to change direction. If considering giving up a bad habit, such as smoking or drinking, for example, now is a good time to start. Ignorujemy te karty, lecimy dalej. Ciekawe, czy byłoby, żeby to był zły moment, żeby wystartować? What is going against you? Zły moment. Jeżeli planujesz rzucić alkohol albo papierosy, to jest zdecydowanie zły czas się posłużyć. What is going against you? The Tower. Nie wiem, o co chodzi, ale czat mnie ostrzegał, że tylko nie The Tower. A, bo to chyba chodzi o The Binding of Isaac. However hard you try to control events, they just won't go your way. Unexpected challenges, upheaval and disappointment will bring expectations to an end. Subconsciously, you may have wanted a solution. You just didn't expect it to happen this way. Use this period of change as an opportunity for a new beginning. If you have been planning to move home, you will be experiencing setbacks. Okay. Jak coś. Jak coś. The likely outcome. The lovers. The lovers. Love to jest fajny outcome. To chyba dobry outcome. Ciekawe, jakby to był fear. Co wtedy było napisane? Love is coming to your life. Even if you really can't see where from at this time. If you're on your own, a new lover will soon enter your life. If you're in a happy relationship, you have a choice to make. Go with your heart, take the risk. Greater happiness is ahead of you. Save this reading, albo try another reading. Można sobie spróbować następny, jak ten ci nie pasuje, super. Czy można sobie druknąć na przykład? To by było cool. Na pewno, to byłoby cool. Ej, właśnie, Adam i Ewa na karcie. Oh my god, she's naked, but it's artistic, jak coś. Twitch administration. Adam i Ewa na karcie, właśnie, według mnie karty mówią o tym, że powinnaś obejrzeć jeszcze jeden odcinek Adama i Ewy, ale jest coś. Podoba mi się, że pokryliśmy praktycznie wszystkie możliwe
rzeczy, jakie mogą mi się przydarzyć i jakie mogę czuć. Tak. I mam jednocześnie podążać za swoimi desires, ale najlepiej nie, bo to ryzykowne i to nie jest dobry moment teraz. I jestem bardzo szczęśliwa, ale też bardzo nieszczęśliwa. Jest to czas wielkich zmian, których nie powinnam podejmować w tym momencie. Wspaniale. Piękne. Kocham tarot. I się piszę, że teraz ty. Ja? Okej. Mhm. Chcę jakiś inny. Czytam tobie. Dobra. A w sumie nie wiem jak, bo to ty szarujesz ekran, więc prostu ty wybierz kartę tym razem. Dobra. To ja będę ci czytać. Different reading. Czy jest same reading można zrobić? O co chodzi? A nie, że ten. O Jezu. Nie. Chcę jednak tamten. Szana chyba przejebane pisze. Alice Kurczę, no chyba tak. Shuffle. Podążaj ze swoimi desires, ale nie tak bardzo jak Adam. To zawsze jest dobra rada. W sumie nie rób tego, co Adam generalnie. Okej. No, wybieraj. How do you feel about yourself? Wybrałeś pierwsze 6, naprawdę? Tak, one tak są przytasowane. Okej. Co? I guess? Nie wiem. Basic bitch. Nie, basic bitch to bym jakby wybierał się chichrał do siebie, jak wybieram. Ja miałem cel w tym, okej? Okay? Co zrobisz? Karty są na to gotowe. Dobrze, możesz czytać mi. Dobrze. How you feel about yourself? The chariot. You feel everything is a constant battle at the moment, but persevere and you'll triumph at the end. Yay! Expect some Oby. Good news that will help you to keep going until you achieve your goals. This is a time of movement and change and conflicts ending in victory. You may well consider a journey that relates to work or go for that new car you've been looking for. Yeah, wreszcie! Kurde, jakbym jeszcze miał prawko. To jest ten właśnie ten moment. Okej, okay, what you want czas. Most right now? O Temperance. Boże. The appearance of Temperance suggests you are craving some peace and harmony and sense of control and wish to feel the life is flowing again. Perhaps you have been or are currently going through some tough times regarding a relationship, financial worries or some other kind of loss. Take heart that peace will be restored. This is a time for you to be calm and patient and life will soon have a sense of normality again. Póki co wszystkie karty mówią mi wychilluj na luzie. Wychilluj bardzo. Dajcie, spokojnie. Your fierce judgment. O mój Boże. Bardzo biblijne wszystko. Ale dupsko. Grafika na tej karcie idzie mocno. Co to jest za grafika? No jest to darmowy zestaw. That the conclusions you've been wanting are delayed and fear any far-reaching changes ahead. Perhaps things aren't turning out quite as you expected for some reason. This is a period when your routine will be changed dramatically. Fear not, although events will seem to be moving at a real pace, any choice you make will change life for the better. Jakakolwiek decyzja, jaką podejmiesz, więc... Kurde, ej, karty mi mówią, że skądś zajebiście. Ale dobry. Dobra, dobra. Jednak nie. Nie, to jest dobra karta, to jest dobra karta. A time of absolute endings and brand new beginnings. Your life is going through a period of great transformation. Whilst change may be difficult or even painful, you will pull through. You will be free for a brand new phase in your life. Okej, okay, czyli to jest bardziej o zmianie niż o śmierci. Nerwo napisał. Ale... Nerwo pisze, najgorsza karta obok diabła. Okay. O, ale u ciebie jest jakiś inny opis. What tak, bo to jest do you? Innego tematu. This is going against you. Piąte. It's like you're in a drug-induced haze. It feels great Bartes and always leaves you wanting more. This is addiction, pure and simple. Damn it. Whether it's an obsessive sexual relationship, money deals or are too good to be true, materialism at any cost or recreational drugs.
może to. Take care, the pursuits won't lead to a happy ending. Okej. Okay. The uważaj likely outcome. Na recreational drive. Strange. Okay, courage and self-belief is what you need to succeed. Jezu, ta grafika z lwem. Ej, co ona robi temu lwowi? Czy ona mu wykręca jakby szczękę? On coś żarł, czego nie może żreć. Pewnie rodzynki próbował zjeść, one są toksyczne. Ja to przerabiałam, ja dokładnie wiem, co ona robi. O, albo tabletkę daje, to też jest. Aj, tam wąż jest też, tak? No tak. Jeszcze wąż. You may already feel overflowing with these, and if so, there's no doubt you will achieve what you want with your career, finances, and love life. If you're feeling negative, look inward for the strength and courage. You know you're capable of having self-belief, and you'll reap great rewards. Ale generic. No. Ale tak, wiesz, takie... Generalnie wychilluj. Jest vibe z tych kart, wychilluj. To dobra. Did you get your question answered? Pyta Meduza. Meduza chce wiedzieć. To dla niej bardzo ważne. Talented lady, direct, no messing around, good sense of humor. To dobrze. Mi się mój nie podobał. Nie? Chcesz nowy? Nie, no muszę go zaakceptować. No cóż. Ale był taki... Ej, super, dużo decyzji do podjęcia, wszystkie będą złe. Nie, powodzenia. Nie no, było coś tam o dobrych decyzjach też, chyba, I guess. Chociaż nie, u mnie jest takie... U mnie jest kinda... Bardzo dobry wydźwięk. Albo... Gratuluję. Dziękuję. Dobre wyciągnąłeś. Na razie wszystkie karty zajebiste i potem śmierć. Czy chcecie radę, jak czytać tarota? Chcemy. Jak czytać? Chcemy. Ej, bardzo dobra rada. O niczym nie decyduj przez tydzień. To nic nie spierdolisz. O, a czasem dobra. Trzeba podjąć decyzję. I co no, wtedy? A, na przykład. Były jeszcze nowe fanarty? To sobie zobaczyć. Oh yes, let's go with fanarty. Jaka jest najgorsza karta? Na pewno ci powiedzą coś w stylu, nie ma tak naprawdę najgorszej karty, bo każda karta może oznaczać coś tam z sama ta. The Tower. The Tower, zawsze The Tower. The Tower. O mój Boże! Kapusta. Check this out. Ej. Czy to jest Disco Elysium, Bogdan? Ej, pierwszy raz pomyślałam, że Bogdan jest hot. Pierwszy raz ever. No. W ogóle tarot z postaciami z Adama i Ewy. Uuu, ktoś musi. Jest jeszcze jakiś fanart? Tak. Mamy fanarty naszego... jak to się nazywało? Wegaty? Wegata. Wegata Universe Minecraftowego. Administration Office Basia, Anetka HR Manager i Wojtek Senior IT z tym kompem! Czy mogę tylko powiedzieć, że kocham po pierwsze cyce Anetki? Aha. Po drugie, możesz. Ma wspaniały pasek. O tak. Ej, Wojtek ma to. Wojtek ma bluzę metaliki, ciekawe czy gadał z Basią o tym. Na pewno. Ej, już simpują do Wojtka. That's what they do. O, jest skończona... I ta kurteczka w krowie łaty. Jest skończona Anetka od Abu Dżabu. Jest i Anetka w krowie łaty. Wojtek wygląda jakby wynosił komputer do domu. A myślisz, że dlaczego ma tyle pieniędzy? No jak... O Jezu, piękna Anetka. I love her. Jest też drugi art, którego nie mogę pokazać, od Abu Dżabu, nucząc Anetki. O, to idę zajrzeć w takim razie sama. Fanarty. I już oczywiście został stworzony gif. Oho! Oh.
Nie, tego nie mogę pokazać. Nie. Nie mogę. Czemu? Co się dzieje z tym twoim Discordem? Czemu ludzie są nienormalni? Nienawidzę was wszystkich. Co? Co? Czemu nienormalni? O co ci chodzi? Siedzą i rysują jakieś dobre rzeczy. O 1:37 w nocy. Dobre skurczybyki. Talentowane. Ach. Wszyscy idziecie do paper pokoju. Do paper pokoju. Jak to było wcześniej? Szczenięcie, jak to było? Popieprzone szczenięcie? Jakie to było szczenięcie? Już nie pamiętam. Pokurwione szczenie. Pokurwione szczenie. O Boże. Dobra, kończymy tutaj. Tak. Tak, czesno spanko. Doskonale się bawiłam z wami, dziękuję wam wszystkim bardzo. Dziękujemy za dołączenie do nas na dzisiejszej transmisji. Gdy wrócimy do Minecrafta, to wybuduję trochę bardziej robiący wrażenie pokój niż ta sypialnia, ta sforsza. Pogadamy o tej sypialni, dobra? Pogadamy następnym razem o tej Nie, sypialni. Nie zburzę jej, jakby to było moje marzenie od lat. Kasia... Nie powiedziałam, że masz zburzyć, powiedziałam tylko, że porozmawiamy. Dobra, po prostu chcę, żebym... No dobrze, super, okej. Okay.